Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora, to jest kolejny odcinek, już czwarty z gierki SimCity. Witam was ponownie w miasteczku do beściakowo, które już chyba prowincją nie jest, powoli staje się już jakąś małą, malutką mieściną. Mamy ponad 5000 ludzi, za dużo ścieków, no tak, i brak szkoły. Dobra, to z początku od razu zbudujmy sobie tutaj ten oczyszczalnię ścieków, tą chujowszą. Bo na lepszejszą na razie nas i tak nie stać. Jak tam przepływ? No i bardzo dobrze. Co oni potrzebują? O! Strefy mieszkalne oraz sklepy. My tutaj zrobiliśmy ostatnio kościół, ale tu nie rozbudujemy. No tak, szkoła nam potrzebna. Ale ulepszamy ratusz, tak jest. Viva Bora! Nasz przywódco, prowadź nas! Mówię ci, przetłumaczyłem to, co oni mówili tutaj, nie? Dobra, dobra, hajs ciśnie, mieszkańców ponad 5000, można sobie pierwszy resort tutaj zrobić. To możemy dać tutaj z przodu. Co pójdziemy? Wydział oświaty? Nie! Wydział finansów. No i nie wiem, czy to nie będzie najlepsze w tej chwili. Wydział bezpieczeństwa, to też by mi trochę dało. Turystyki i transportu. Myślę, że chyba dział finansów postawię pierwsze. Tak. O kurwa, ale ja to zjebałem. No to mam lipę z tym ratuszem. Już wiem, co zjebałem. Ten park usunę, to od razu was też. Za dużo ścieków. Walcie się, kurwa, tu już nie ma ścieków. Sprowadzą się nowi, dobra. Na chwilę obecną się tym nie będę przejmował. Chcę sprawdzić tylko. Tak, będę mógł budować i z tyłu, i z prawej strony, czyli z lewej strony nie mogę. Kurwa, spierdoliłem to. Bo to powinno być chyba jako drugie, czyli będę mógł tylko... No i tutaj teraz chyba ta ulica pójdzie do odstawki. Ta, chyba pójdzie do wyburzenia, tak mi się wydaje. Na chwilę obecną nie, ale po pewnym czasie ona pójdzie na pewno do wyburzenia. Dobra, 10... 13... oraz 15. Co teraz powiecie na te podatki? Gnoje? No. 11, 13, 15. Wyprowadzacie się, czy nie? Podejmijcie decyzję. Raz, dwa. Pieronem, raz, dwa. Dobra, a ja sobie mogę troszeczkę teraz tak. Czekajcie, bo tutaj coś jeszcze widzę. Mogę sobie troszeczkę policję rozbudować. Na pewno dam im te cele, skoro chcą. Może nie z tej strony, tylko z tej. I górne piętro od razu. Dobra. Będziemy policję jednak nadal jeszcze troszkę rozwijać. Znaczy rozwijać. Cholera, to źle zrobiłem, ale trudno. Damy im jeszcze dwa wozy. Tylko widzicie, jak im dobudowuję i ulepszam te wszystkie jednostki policji, straży, szpitalne oraz potem szkoły, to tutaj muszę im więcej po prostu płacić. Już prawie 1500, widzicie? I to schodzi mi potem z ogólnej sumy, którą ja dostaję co godzina z podatków. No, 4500 w tej chwili. Czekajcie, sprawdzimy, jak oni teraz już mają zasięg. No tutaj dalej bidnie. Co jest, trzeba kupić im wóz strażacki, co? O, fajerwerki za 50 tysięcy, pewnie, to też jest zajebista sprawa. To też bardzo pożądam. Więc skoro 50 tysięcy wpadnie, to tutaj można jeszcze dać dwa kolejne radiowozy. I teraz będziemy już rozbudowywali, zostawimy już ten komisariat, tak jak jest. Będziemy straż oraz klinikę rozbudowywać. Myślę, że zaczniemy od straży.
No te budynki, sklepy tutaj się będą palić, no bo oni fajerwerki będą puszczać jeszcze przez 6 godzin, 5. Policja nam się chyba nie spali, to jest chyba niemożliwe. Co najwyżej tylko tutaj, w tym kwartale może się coś palić. Takie gówna z basenami jeszcze nie widziałem. No, czyli jeszcze 4 godziny. Spoko, spoko. Co jest? No to już wam budujemy tutaj jeden budyneczek. Tylko czekajcie, jak ja to myślałem. Od tej strony. Tu im damy flagę. Dzwoneczek. Dobra, macie już dwie jednostki gaśnicze. O, taki fajny sklep był przy tej ulicy. Chyba jeszcze 2 godziny zostały. 3. Też coś potrzebujecie? Będę edytował, ale w chwili obecnej nie. Na razie nie mam czasu. Dobra, dostałem 50 tysięcy. Co kurwa, nie rozwiązałem tego? Aha, no dobra, mogłem się na to zgodzić trochę później, dopiero jak rozbuduję straż pożarną. No głupi jestem, zjebałem. Pierwszy raz to w ten sposób zjebałem, jeszcze mi się tak noga nie podwinęła nigdy. Trudno. Okazja na 50 tysięcy przeszła obok nosa. Ale pojawi się wcześniej czy później pewnie znowu. Dobra, tutaj wszystko gitarsa. No i coś lepszego nam się tutaj buduje. Tą jednostkę straży po... Kurde, 3200, ale dobra, dobra, spoko. Jednostkę jedną jeszcze damy. Fik. Już są 3 jednostki. 3000 dostaję. Bo na straż już idzie 875 dolca. No, obligacje jeszcze 6000 do spłaty. No, okej. No, podatki wielce nie narzekają, jak widzicie. Myślałem, że będzie większy problem, ale... No, jednak nie. Dobra, zajmiemy się za chwilę tym kwartałem miasta również. Oraz przydałoby się tutaj więcej sklepów. Czekajcie, zobaczymy, jak to rozwiązać z tymi drogami. Od tej strony. To będzie tak. No zjebałem, że to wtedy tak zacząłem, no ale... W sumie jeden grzyb. Dobra. I tutaj pójdą też chyba kolejne sklepy. Tutaj będą... Będzie tak, tak, tak. Tak, dobra. Dajmy tutaj kolejne sklepy. Tutaj na tym malutkim kwartale. Wiem, że klinika potrzebuje się rozbudowywać, no ale to... Musicie chwilę poczekać. Jaki duży budyneczek nam się spalił! Cholera, zapomniałem włączyć stopera. Włączę go teraz i dodam, nie wiem, 6 minut, 7. Okej, co tam mogłem? Do hazardu coś, tak? Cholera, to potrzebuję, ale potrzebuję wydział służb publicznych. Kurwa, nie chcę sobie gównem całego miasta zajebywać. Że tak powiem. Ale jest! Wszystko, nawet mam nadwyżki. Na chwilę obecną jeszcze nie jest źle. To jest rozwalone? Ta. Wysokie podatki. Narzekajcie, narzekajcie. Tu im trzeba... Nie wiem, czy dać karetkę? Nie, skrzydło dla pacjentów kolejne zrobimy. Dobra. Będziemy mieli 15 tysięcy, to jeszcze jedno. Tu potem pójdzie szkoła. Mamy trochę miejsca, jest trochę miejsca, nie jest źle.
chwilę ze strażą. Na chwilę obecną tak to może zostać. Aresztowania 4 na dzień. Nikt nie jest zwolniany wcześniej. Dobrze jest. Patrzcie, ile tutaj znowu syfu. Nie wiem, czemu tak się dzieje. No kurde! Bora. Gdzieś jest przechuj na wąskie dachy. Aha, tu jest na sklepy. To czemu tych sklepów? Aha, bo to są chyba za bogate tereny, prawda? Tutaj. No tak. Tu są za bogate tereny. Ale o to mi chodzi w sumie, żeby tutaj te bogate tereny powstawały. Wzdłuż właśnie tej tutaj drogi. Tutaj te takie lajtowo-błękitne, a tutaj są mogą być białe. No. Nie wprowadzą się teraz, wprowadzą się później. Nie trzeba się przejmować. Dobra. Pacjenci, możliwość leczenia 40. Pojemność poczekalni 10. Dobra, wozy tylko jeszcze. A mogę już jeden. Proszę bardzo. A może od tej strony? Co tu jest? Budynek policji. No ale co ja tu potem wepcham? Park jakiś? No dobra, czemu nie? Czemu nie? Jakich sąsiadów ja tu dla nich chcę? Nie śmieci, tylko chcę zobaczyć straż. No strasznie mało straż tutaj ma do chronienia, naprawdę mało. Pogotowie również, no ta policja jeszcze jakoś, chociaż też kurwa mało. No właśnie. Zjebałem, że to dałem na środku, mogłem to dać gdzieś tutaj, a potem tutaj dać gdzieś większą. Trudno się mówi, żyje się dalej. Przynajmniej będą mieli przestępczości więcej. Damy jeszcze jedno stanowisko karetki. Myślę, że to na chwilę obecną chyba wystarczy. Ile tych karetek jest? 3. Straży pożarne są 3, a tu policji jest 8. No i 2400 już tylko. Dobra. Powoli chyba trzeba im ten kwartał zabudowywać albo robić szkołę. Myślę, że zaczniemy jednak od mieszkańców. Więc zaczniemy od dróg. Fik, fik. Fik. Ta linia leci tak. Co tu ma być? Tu mają być ci bogaci, tak. No, jest potrzebne dużo na strefy mieszkalne. Czekajcie, to sobie od razu zaznaczę, żebym wiedział. Co jest? No dobra. To jednak sobie poczekamy. 2300 z podatków co godzinę. No, patrzcie, jaka fajna hacjenda nam się tutaj rozpierdzieliła. Co, pewnie podatki? Dinotą was podatki, mówicie? Tak myślałem. No, ale tych to na pewno nie. Mało sklepów i parków. Dam wam tam jakiś park na końcu zaraz. Jak nie zapomnę. Chociaż w sumie mogę od razu tutaj go umieścić. Czemu nie? Jakiś taki zwykły, podstawowy, no właśnie. Mocie taki za stówkę. A tu wam drugi się nie dać? Nie da się. No to mocie taki za stówkę. Sorry. Dobra, tą drogę tutaj trzeba do końca przeprowadzić. Widzicie, ona trochę krzywa jest. I tu zaraz kolejną. Zaraz tu będzie więcej ludzi. Już mam 5300. Tak mało nie jest. Fabryka Kolos nadal jest. Dobra, ja sobie to zrobię od tej strony. Tak mam pewność, że będzie równo. Że nic nie spierniczę. 200. Podatków coraz mniej. Coś mnie to zaczyna martwić.
A, powiedzmy, że jest prosto. No. Mam trochę krzywe oko. Tu im trzeba... O, kolejni się rozwalili. Podatki wykończyły. No, widzicie. Trzeba było mieć tyle pieniędzy? Bora sprawiedliwy. Masz za dużo pieniędzy? Oddaj więcej. Kurwa, no trochę bezsensownie. Nie powinno tak być. Skoro sam se na nie zarobił, to niech ma. Był sprytniejszy niż 1000 innych osób. To niech ma. Ale jak się, kurwa, kosztem tych 1000 osób wzbogacił, zabrać gnojowi wszystko. Proste. Można się bogacić sprytem i wszystkim. Niszami na rynku, ale nie, kurwa, kosztem innych. Za dużym kosztem innych. Domek mi zbudujecie, jak ja będę miał 10 tysięcy, no właśnie. Czekajcie, to co ja nie dostaję z tego kasy, to wypierdzielę. No w sumie to nie muszę. Tu mam piątkę, to nie. Tu mam piątkę, to też nie. Wypierdzielę, bo jak to tylko mi marnuje miejsce, a ja mogę coś lepszego przez to dostać, nie? Czekajcie, bo tutaj mi się budynek widziałem jeden, no właśnie, wysokie podatki. Kurde, nie będę wam zmniejszał podatków, wgońcie się. Tutaj jest ta strefa dla bogatszych, o ile dobrze pamiętam, o ile dobrze... Tak, czyli trzeba tutaj zrobić jeden park. Tutaj i tutaj, dwójkę park. Czyli to, bo najłatwiej. Oraz to. No i coś tu kiepsko widzę. Dodamy jeszcze tutaj. A tam już potem trójki, nie? Ale czekajcie, bo to nie tak miało być. Ta ulica... I tu biedni. Tu zjebałem trochę. Szkurwa mać. Tutaj... Zjebałem to. Te parki miały iść gdzie indziej. Dobra. One tam dużo i tak nie kosztowały chyba, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, coś tu jest do wyburzenia. Tak przy okazji. Będziecie mieli szkołę. Za niedługo będziecie mieli szkołę. Dajcie mi tylko tutaj to ogarnąć. Co to jest? Jak kurwa gospodarstwo? Aha, no dobra. Taki jeden rodzynek sobie tam żyje. No właśnie, nie wiem, czy tutaj tego tutaj parków też nie zrobić, żeby mieli lepiej jeszcze. Wszystko było tym jasnym kolorem. Nie, dobra. Na chwilę obecną jest to dobrze zrobione. Zawsze można coś pozmieniać przecież, nie? To kombinować. Zobaczymy, ile się sprowadzi. Jest 5200 niecałe w naszym mieście ludzi. Zobaczymy, ile teraz będzie. Tu im od razu sklepy też pyknę chyba. Chcę tylko sprawdzić. Tu są sklepy na... Dobra, na dwójce damy, nie? Czekajcie, jak to ma? Jak to szło? Teraz nie wiem, gdzie są sklepy. Tutaj i tutaj. Czyli tutaj mamy coś te takie biedniejsze niby sklepy, a tutaj bogatsze, tak? Czy na odwrót to zrobić, bo tu blisko fabryk? Dobra, w każdym bądź razie tam te dwie linie. To zrobimy tak. I na chwilę obecną niech tak pozostanie. Dobudujemy im tutaj sklepy. Proszę bardzo, ile było? 5200, tak to mówiłem. Zobaczymy, ile będzie teraz. Kurde, tu się też wyprowadzili już. Brak dostępu do szkoły.
O, fabryka opuszczona. Za mało odbiorców towaru. Trudno. Do kolejnego lepszenia potrzebuję dychę chyba, nie? Nie, 15 aż. Trochę dużo. Trochę dużo. Kurwa, z autobusami też jest kłopot, znaczy kłopot nie. Dobra, dam im tą szkołę. Niech mają. Gdzie jest szkoła? Tutaj. Zwykłą pedałówę im tutaj damy. Czekajcie, bo ja tu będę potrzebował jeszcze trochę miejsca chyba na straż pożarną lub nie. Dobra, najwyżej jakiś parking tam damy, nie? Dobra, to tutaj flaga byle gdzie. Klasy szkolne tutaj i górne piętro. I starczy mi na jeden autobus. No i dobra, a teraz jeszcze, no właśnie. Zaraz, zaraz, dzieciuchy do szkoły dojeżdża. O nie! Gdzie? Gdzie kurwa trzęsienie ziemi? Żeby tylko nie tam, gdzie mam ludzi. Fuck, prawie przy szkole. No kurwa, to trzęsienie ziemi chyba uczniowie wywołali. I 16 tysięcy. Kurwa, straż pożarna też. Ale kurwa, szkoła przetrwała. Ja pierdolę, to jakaś kuloodporna pancerna szkoła. Czekajcie, czekajcie, to co ja muszę całą... Co jest, kurwa, droga też? O, fuck. No, to, no dobra, 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 to się samo naprawia. Straż pożarna do wyjebania, no to co? A tutaj tylko jedno skrzydło to jest do wyjebania. Jest tak źle. Kurwa, ale straży pożarnej nie ma! Cholera, no! Dobra, dzieciuchy do szkoły dojeżdżać muszą. Trzeba to im zrobić. Cholera, no! Już się zdenerwowałem. Zawsze tych przystanków tyle dupie, że na pewno nie zabraknie. Wiem, wiem, będziecie pisać po co pod sklepami. Bo mogę. Może jakieś dziecko spod sklepu też przyjedzie, nie? Bo było na zakupach i spóźniło się do szkoły, czy coś w tym stylu. Różnie bywa, wiecie, różnie bywa. W fabryce raczej dziecka nie będą, ale... Ale i tak tam zrobię przystanki. No dobra, ile tego hajsu mam? 3000 co miesiąc. Wkurwiłem się z tą strażą. Co tam się dzieje? Nie możecie znaleźć pracy? No to już się robią fabryki. Aha, bo tu się budują dopiero. Już wam wujaszek Bora zrobi kolejne fabryki. Już! Chcecie być robolami? No problemo! No problemo. I tu będzie ostatni sektor do fabryk. I tutaj chyba. Tak sobie tak myślę teraz. Przyspieszamy jeszcze bardziej. Dobra. No jeszcze musimy godzinę poczekać. Co tu, policja w fabryce? A niby nie dojeżdżają. Nie, karetka. Coś się w szalonej fabryce stało. Wypadeczek. Że ja pier... Dobra, zróbmy od razu im fabryki. Okej.
O, jakaś dupna kolejna fabryka. Jak tym razem się będzie nazywała? Na razie się nazywa pusta fabryka. Ile mamy śmieci? 4 tony, ale to pójdzie do spalenia wszystko. Kopalnie węgla można budować. Ale ja idę w hazard. 6800. Kurde mać, tutaj się nie chcą budować. Nie wiem dlaczego. Ani tutaj. Nie wiedzieć dlaczego. Tutaj tylko jakiś taki jeden domek, kurwa, myśliwego w lesie stoi. Gospodarstwo Bilskich. Może faktycznie obniżyć podatki? Będzie więcej ludzi? Czy ja wiem? Szkołę macie, kurwa, przecież. Patrzcie, ile bachorów tam wyleciało teraz. Widzicie? Przystanki szkolne są, autobusów szkolnych brakuje najprawdopodobniej. 5 można, więc 5 wam dam. Do klasy szkolnej trochę brakuje, ale zaraz ją wam wybuduję. Aha, straż pożarna. To chuj, musicie czekać. Pierwsza straż pożarna. To jest ważniejsze na, tą chwilę. No. Pedałówę już macie, już możecie łazić. Ile tam straż pożarna? 20? 20. Okej. Trzeba sobie to fajnie ułożyć. Kurwa, nie wiem, tak? Tak. O co chodzi? Dobra, dobra. 10 tysięcy mieszkańców potrzebuje. O, co jest? 75% poparcia. Świetnie. Czekajcie tego, ale tutaj już tą flagę mogę postawić, dzwoneczek również. Dobra, tego na razie nie. No okej, chwilę poczekamy. Budujemy jeszcze jeden wóz, chociaż w tym odcinku. Patrzcie, ile to jest terenów, których jeszcze nie chcą mieszkać. Denerwuje mnie tu. Cóż to? No pewnie. Dobra. No i zobaczymy, ale to powinno być łatwe chyba. W ciągu 3 dni, ale to ja bym musiał coś wybudować znowu. Ale to się już samo buduje. Czyli samo z siebie będzie setka. No, to nie będzie problem. Ile oni potrzebują? 15 tysięcy chyba na kolejny wóz strażacki, co? Czy 12? 15. Tu go damy i od razu damy to na górę. No i dobra, dobra. Debeściaki, dobra, żeby to nie przedłużać za długo, bo stoper włączyłem później. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie coś po sobie. Trzymajcie się cieplutko, na razie, ho, pa, pa.